Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj live na temat właściwie na kilka tematów. Pozbierałam sobie Wasze pytania. Nie spodziewałam się, że tak szybko mnie zasypiecie pytaniami. Mam nadzieję, że ten internet nam dzisiaj dopisze. Dajcie znać, czy mnie słychać tak bez przerywania, bo w razie czego mogę spróbować przełączyć na drugi internet, no ale z doświadczenia wiem, że ten tutaj um, działa lepiej. Jak wiemy w związku z sytuacją, jaka panuje w naszym kraju, sieci są przeciążone, co oznacza, że w niektórych miejscach nawet ciężko o internet Um, dzisiaj mamy QA, czyli pojawiają się pytania i odpowiedzi. Ja sobie spisałam Wasze pytania, kochani. No nie spodziewałam się, że taka ilość pytań będzie i co jest fajne, to one są, no powiem Wam, takie dość szerokie spektrum. Jeżeli się jakieś jeszcze pytania pojawią, to pytajcie, ale możecie się z pytaniami troszeczkę wstrzymać, dlatego że ja sobie zapisałam tutaj pytania, jakie się pojawiały od Was. W tym, w tym kwadraciku, gdzie prosiłam o wpisywanie pytań, więc najpierw przelecę sobie z tym, co jest tutaj. Nie wiem, ile nam to zajmie, bo, bo chciałam, żeby ten webinar, ten webinar, ten live trwał jakieś pół godzinki. No ale patrząc na to, ile sobie tutaj rzeczy zapisałam, to wiadomo że to się pewnie może troszkę odwlec w czasie. Najgorsze, to, że nie mam tutaj. E Zagarka za bardzo, chyba będę musiała sobie z telefonu kontrolować. Bo live może trwać maksymalnie godzinę. Takie są zasady Instagrama. Postaram się live'a zapisać, natomiast nie obiecuję, bo w tamtym tygodniu nie to był poprzedni live, no nie udało się zapisać. Po prostu ani się nie zapisał, ani się nie zapisał do telefonu, więc nic z tego nie wyniknęło. Także nie obiecuję, jak się uda, to się uda. A jak nie no, to trudno. E, ojej, to za trudne pytanie. Kiedy się skończy koronawirus z pani Iwono? Kochani, dobra, przejdźmy do jakichś pozytywnych tematów. E, proponuję, żebyście sobie też obejrzeli mojego, e, mojego YouTube'a, i na YouTube właśnie mówiłam na temat pozytywnego myślenia i... Mam takie poczucie, że, że właśnie tego potrzeba, że powinniśmy mówić o takich dobrych rzeczach i powinniśmy się pocieszać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że telewizja to jest e, przeciętnie Polak, ogląda 5 godzin telewizji dziennie. Jeżeli 5 godzin, to wyobraźcie sobie, jakie to jest ogromne programowanie ludzkich mózgów negatywnym przekazem, i to nie jest fajne. Więc, e, żeby się programować dobrze, takimi miłymi myślami, odwracać od tego uwagę, no, to powinno się mówić o miłych rzeczach, więc tak pomyślałam, że postaram się na tyle, na ile mogę, nie wyrzucać tutaj swojej frustracji, która wiadomo, że się pojawia i nawet nie jest związana do końca z tą sytuacją. Ale kto prowadzi firmę, to, to wie, jak to jest. No, telewizja to zło, też tak myślę. I uważam, że telewizja i radio robią bardzo, bardzo złą robotę i to nie będzie. To nie jest nic dla nas dobrego. A kiedy będzie przeniesione szkolenie z Hashimoto w Katowicach? E, no, właśnie, miał być jutro wykład dotyczący Hashimoto. Problem w tym, że nie mam go nagranego, więc nie mogę go udostępnić w takiej formie. Myślałam nawet jeszcze nad tym, żeby zrobić taki webinar, ale obawiam się, że internet nie wyciągnie tak dużo czasu i wy też nie, i, i będą jakieś problemy, bo w takiej sytuacji się okazuje, że nawet internet potrafi już nam płatać figla i niewiele możemy na to poradzić, więc na razie że tak powiem chciałabym to zawiesić w czasie i spójrzmy jak się sytuacja rozwija. Mam nadzieję, że uda się znaleźć z tego jakieś dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o wykład oczywiście, bo Pamiętajcie, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, wszystko to jest jakaś droga, to jest jakaś nauka, to jest jakieś doświadczenie i to od nas zależy, czy my to doświadczenie weźmiemy z uśmiechem na twarzy, troszkę jakby, jak tacy obserwatorzy, no zobaczmy, co się wydarzy. Czy będziemy to przeżywać w taki sposób, że będziemy się smucić, złościć. A jak wiemy, i tak smutek i złość nie sprawią, że. Coś się tam nie zadzieje, a sprawią, że będzie nam dużo ciężej doświadczać to, co jest i tak nieuniknione. Nie? I dzisiaj mam dla Was cały ten zestaw pytań, który się pojawił, więc zacznijmy sobie od pierwszego pytania. A pierwsze pytanie dotyczy SIBO. Temat jelit jest w ogóle bardzo ciekawym tematem, bo może znacie moje filmy, a jeżeli nie, to odsyłam Was do mojego YouTube'a. Tam dość dużo filmów się pojawiło na ten temat. A takie najbardziej cieszące się powodzeniem filmy właśnie dotyczą jelit. I szukajcie pod tytułem Jeżeli mam pierdy, to czy dieta wegetariańska jest dla mnie? Coś mniej więcej w ten, w ten deseń. Wszędzie tam, gdzie chodzę w stroj kąpielowym, takim różowym, tam opowiadałam na temat tego, jak żywność wpływa na nasze jelita. No nie zapytaliście się mnie stricte o jelita, więc... Ja może po prostu odniosę się tylko do tych pytań, padło pytanie SIBO, a stan zapalny żołądka i przyczyny SIBO. Otóż przyczyn SIBO może być wiele, i to jest jakby temat rzeka. Jeśli chodzi o SIBO, powodem mogą być stres, właśnie, którego teraz wiele osób doświadcza. Dlatego to, co powiedziałam wcześniej, że złowieszczenie, przeżywanie, żal, smutek, wiecie, takie rozgorczenie, Hmm, czy taka, no nie wiem, no taka złość, taka żółć, która nas zalewa, czy ogromny stres, którego przecież wiele osób doświadcza, to jest uczucie, które bardzo mocno niszczy nasze jelita, one niszczy florę jelitową. I na przykład były takie badania na świniach, które pokazały, że stres dla prosiąt, odstawienie ich od matki, powodowało uszkodzenie kosmików jelitowych, uszkodzenie flory jelitowej. No i podejrzewa się, że przyczyn SIBO jest wiele. Jedną z przyczyn może być między innymi właśnie dysbioza jelitowa, może być stres, może być to, że podczas stresu mamy problem z sokami trawiennymi. U jednych osób wytwarza się ich za dużo, ale u większości jednak za mało, co oznacza, że trawimy w niewłaściwy sposób, czyli żywność nie do końca strawiona. Trafia do jelita, co powoduje, że nasilają się procesy gnilne. No po prostu nie jesteśmy w stanie dobrze rozłożyć pokarmu. No to jeżeli takie rzeczy się dzieją, to zaczynają się tworzyć patologiczne bakterie w przewodzie pokarmowym, więc pierwsza rzecz to jest stres i to, w jaki sposób trawimy. I tutaj przy SIBO bardzo pomocne może być zastosowanie diety rozdzielnej, i tą dietę, czy informację na temat diety rozdzielnej, macie akurat na przykład w naszej aplikacji mobilnej IWEN Dieta. Wprowadzenie enzymów wspomagających trawienie, i też na temat tych enzymów macie w aplikacji. Tam, jak wejdziecie sobie na przykład do zakładki Poradnik, to jak wpiszecie hasło jelita, czy w ogóle zaczniecie wpisywać jel, to wyszukiwarka już Wam znajdzie co najmniej kilka artykułów, jak poprawić pracę jelit. I takimi. Substancjami, które mogą poprawić trawienie, to wiadomo, że to są wszelkiego rodzaju zioła. Tutaj takie najprostsze, na przykład, krople żołądkowe, które są dostępne w aptece, krople miętowe, czy też takie bardziej gorzkie, jak piołun, czy jak. No, Teraz nie mam żadnego pomysłu, no ale może, może mi coś tutaj podpowiedzieć. No w każdym razie, że wszystkie takie gorzkie zioła są pomocne. Kłącze tataraku może być pomocne na trawienie, nagietek, ale to już mówimy jakby w kontekście całego układu pokarmowego, bo to jest tak, że do łagodzenia w ogóle stanów zapalnych w przewodzie pokarmowym jest co najmniej kilka takich preparatów, ziół, które możemy zastosować. No i cały w szkopuł w tym, żeby zastosować właściwą mieszankę. Chcemy poprawić trawienie, czy zwiększyć wydzielanie żółci, czy chcemy zrównoważyć florę jelitową i tak dalej. Jeżeli lubicie temat kupy, a są tutaj osoby, które nie są wrażliwe, to powiem Wam, że ehm, ostatnio... O właśnie, iberogast, wrotycz, bardzo dobrze, dziękuję Wam kochani. Ehm, jeżeli chodzi o wrotycz, to mm, wrotycz jest w ogóle takim ziołem, Antypasożytniczym, i trzeba podkreślić, że w Polsce jest zakazane, dlatego że wrotycz to tują, e, czyli wiecie, ta sama substancja co w tujach. Jak sobie obsadziłam ogród tujami, to wszyscy mi tam złowieszczyli, że takie trucizny mam na ogrodzie, że to jak na cmentarzu. No a to się tak mówi, że tylko dawka czyni coś trucizną, i natura dostarcza nam mnóstwo substancji, które są w stanie nas ochronić przed chorobami. Przed bakteriami, przed wirusami, więc warto czerpać mądrość z natury, bo uważam, że ostatecznie to jest dla nas najważniejsze. I jeżeli chodzi o wrotycz, to właśnie jedna z lepszych, jeśli chodzi o substancje takie przeciwpasożytnicze. A to też może być problem. Być może, że nie wywołuje stricte SIBO, no ale wiadomo, mieszkańcy naszego przewodu pokarmowego potrafią być dziadami wstrętnymi. Już wam powiem dlaczego. Jeżeli na przykład macie mm, pasożyta, jakim jest Guardia Lamblia, który de facto jest ciężko wykryć, można zrobić testy. Na przykład IgG, IgM, można zrobić badanie kału, natomiast z doświadczenia widzę, że często jest tak, że w kale nic nie wychodzi, czasami w testach IgG wychodzi, na co wielu lekarzy mówi, że to znaczy, że już nie ma, a ja myślę, że jednak jest. A gardia powoduje, że zatykają się przewody trzustkowe, bo gardia żyje w przewodach trzustkowych i w przewodach żółciowych. W efekcie trawienie jest dużo gorsze, tak? Więc y, można powiedzieć, że pasożyty same w sobie nie powodują SIBO, no ale jeżeli mówimy tutaj w kontekście trawienia, to co już powiedziałam wcześniej, to jeżeli te przewody są przytkane, to nie spływają nam odpowiednie enzymy trawienne, bo jak wiemy, trawienie nie składa się tylko i wyłącznie z... Kwasu solnego, jak to niektórzy myślą, że wystarczy, że zastosują sobie beta i HCL. To jest nieprawda. Potrzebujemy do trawienia również określonych enzymów trawiennych, żebyśmy mogli strawić we właściwy sposób białka, tłuszcze, węglowodany itd. Czy suplementacja Oxbill pomaga wypędzić gardię z przewodów żółciowych? Być może, że tak, ale ja bym tu powiedziała tak, bardziej takie żółciopędne, na przykład w aptece dostępne, rapacholin najzwyklejszy w świecie, zwiększa się wydzielanie żółci i wtedy stosujemy leki antygardii, natomiast... Hmm. Właśnie oglądałam jeden film i pojawiło się powiadomienie, super. <laughs> natomiast jeżeli chodzi o gardię, to może być to taki problem niestety tutaj z ziołami. Ja wiem, że tak jak powiedziałam wcześniej, że zioła, ale no gardia to jest dziadyka wstrętna, więc warto tutaj chemię z ziołami. No ale nie doszłam do tego, co Wam chciałam powiedzieć. Jak wiecie, mam trzy koty i jednego psa, a niedługo będzie drugi pies. Drugi pies będzie pod koniec kwietnia. No, i regularnie odrobaczam mój zwierzyniec. Tak jak kiedyś powiedziałam, że będę badać kupy i tak dalej, to już przy takim dużym statku jest nierealne, ze względu na to, że jedno drugie zaraża. Każdy z nich chodzi już w obroży przeciwpchalnej, bo nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie pchły przenoszą tasiemca psiego. No, i niestety, o ile tasiemiec psi właściwie to nie żyje w człowieku, ale okazuje się, że czemu nie? I również może być. Na przykład, jeżeli ktoś odczuwa swąd odbytu, to może być to kwestia histaminy, czyli jakiegoś stanu zapalnego w naszym organizmie, nietolerancji histaminy, bądź też owsik czy owsików i tasiemca psiego. No, i ta jest Ja nie wiem, czy ja mam tasiemca psiego, ale wiecie, tak sobie pomyślałam. Wczoraj tak leżałam w nocy, nie mogłam spać, bo mi tak się przelewało w jelitach, że po prostu zastanawiałam się, co za obcy mi tam chodzi. No po prostu jeszcze do tego słyszałam, że mi coś rzęzi w pokoju. Jestem się, jak, mysz. Mysz to jest niemożliwe. Przecież ja mam trzy koty chyba. To nie jest mysz. Co mi tak rzęzi? Może mi kuna wlazła pod dach, nie? Ale no jak, jak mam te koty i psa? I próbowałam dojść do tego, co mi rzęzi, ale wyobraźcie sobie, że nie byłam w stanie usłyszeć, co mi rzęzi, bo słyszałam bulgotanie swoich jelit. I to jest jedno z pytań, które gdzieś tu się też pojawiło. Nie wiem, czy doświadczacie czasami czegoś takiego, albo teraz, kiedy jest taka sytuacja bardziej stresowa, czy zdarza Wam się tak, że. W tych jelitach tak cię przelewa i tak bulgocze, że po prostu nie jesteście w stanie usłyszeć własnych myśli. No i wiecie, co sobie wymyśliłam, bo jako że y, parazytologia jest dla mnie y, nauką, ja w ogóle bardzo lubię wiedzę y, i lubię tą wiedzę z takich y, szerokich zakresów, więc dla mnie parazytologia, czyli nauka o robalach y, to jest. Y, to jest wow, no. Y, ja się ich brzydzę, ale to jest wiedza, która jest niezwykle potrzebna w moim zawodzie. Do tego wiecie. Ziołolecznictwo, diagnostyka to są wszystko takie fajne rzeczy, które się ze sobą łączą. No i tak psychika i tak dalej. Więc ja uważam, że to jest takie holistyczne podejście do człowieka. No i. Mówiłam Wam na pewno tutaj e, ostatnimi czasy. Znaczy, wiecie, gdzieś tam w postach może się przewinęło albo coś, więc może, jeżeli ktoś dzisiaj dołączył, to może mieć takie poczucie, że o czym ona mówi, przecież ja o niczym nie wiem, tak? E, że no, po prostu nie wiecie. Więc e, jest takie zioło, właściwie to nie jest zioło, tylko to jest taka roślina, z której się pozyskuje żywice. Nazywa się kamala e, i jest to jedyna e, substancja naturalna, która jest skuteczna przeciw... Pasożytom typu tasiemiec. No i tasiemiec e, właśnie między innymi na tasiemca Psiego, czy na tasiemca takiego, mm, skąd czerpię wiedzę na temat dzieło No, jestem zielarzem z zawodu. E, to był taki roczny kurs zawodowy. No oprócz tego szukam sobie w książkach. E, bardzo dużo wiedzy czerpię od e, doktora czy profesora e, Różeńskiego, więc bardzo wam polecam tego Pana. To jest mistrz świata, jeśli chodzi o ziołolecznictwo. Można życie znaleźć różeńskiego w internecie. Ehm, więc wracając do tego zioła na te, dotyczącego mm, tasiemca Kamala. Ehm, no więc zalecenie jest takie, że można sobie połączyć z wrotyczem. Zacina kochani, no to może, może akurat za chwilę przestanie mi zacinać. Mam taką nadzieję, że to jest tylko chwilowe i i że jakoś to będzie. Poczekajmy chwilkę, może nie da się oglądać. Mega zacina. No właśnie te internety wstrętne. Poczekajcie, ja się spróbuję przełączyć. Dobra, przełączyłam się na internet i dajcie mi znać, czy teraz jest lepiej, czy zacina jeszcze bardziej. Jest ok. Dobra, zobaczymy. Jakby się jakby zacinało, to dajcie znać. Spróbuję się z powrotem przełączyć na ten, ten drugi internet. Więc wracając do tego zioła, które się nazywa Kamala. Kamale można sobie połączyć. No, właśnie Kamala. No, tak jak powiedziałam, to nie zioło, to jest żywica. E, więc Kamala się kupuje w postaci takiego czerwonego proszku. Nie wiem, czy ktoś z Was stosował. E, I to, ka to Kamala. Mm, miałam taki. Przedmiot na studiach. Kamala można łączyć z wrotyczem. I wtedy bierze się 8 gramów kamali, 3 gramy wrotyczu. A tak to można zastosować 12 gramów kamali. 12 gramów. No i to jest taki przepis, który między 8 a 12. Szukałam też u doktora Różeńskiego na ten temat. Ale inne źródła podają, że na przykład bierze się tylko 2 gramy. No, wyobraźcie sobie, ja sobie zrobiłam te. 12 gramów i poszłam sobie w pole. I poczułam, że mnie coś zaczyna wiercić. Jak doszłam do domu, jak e, usiadam na kibelku, ja czegoś takiego nie przeżyłam, ja się boję herbatę pić, ponieważ ta herbata powoduje. E, powoduje, że po prostu to wszystko przepływa przeze mnie. Więc jeżeli ktoś chciałby się. E, Zrobić sobie detoks i reset jelit, to polecam Wam, Kamale. Po prostu to jest tak, jakbyście włączyli pompę ciśnieniową. Wszystko na temat. Więcej nie będę w szczegółach opowiadać, bo nie jestem pewna, czy byście znieśli to. Ja w każdym razie będę wiedziała, co moi pacjenci. Że ja, ja tam, jezu, ja jednej osobie poleciłam 7 dni to stosować. O Boże. To jest masakra. Ja muszę się z tego wycofać. To po prostu. Ym... I powiem Wam, że naprawdę, jeżeli ktoś ma takie bulgotanie w jelitach i sobie myśli tak, ok, od jutra koniec z tymi słodyczami, z tą pszenicą. Bo wiecie to, co powoduje najbardziej bulgotanie w jelitach, to są słodycze, a pewnie jecie ich troszkę więcej, kiedy teraz się stresujecie, bo ja potrafię zerżyć całą czekoladę, niestety. Sama jestem sobie winna, później nie mogę spać. Ym... Do tego wypiłam sobie ostatnio mm, odrobinę Porto i wiem o tym, że źle toleruje histaminę, a histamina, uwaga, też powoduje bulgotanie w jelitach. I to jest coś, o czym być może niewiele osób sobie zdaje sprawę, że może wam bulgotać w jelitach, na przykład po wypiciu mm, wina, po wypiciu piwa. Em, no, i to z kwestia histaminy, tak? Może być także bulgocze, bo macie pasożyty, może być także bulgocze, bo macie gardie, albo może być także bulgocze, bo po prostu żyjecie w stresie, stresujecie się, przez co źle się wydzielają soki trawienne, co powoduje, że to jedzenie nie jest dobrze trawione. W każdym razie dzisiaj powiem wam, że jestem tylko o śniadaniu. Nie byłam w stanie niczego zjeść. Później wypiłam rosół, ale za chwilę ten rosół był tam gdzie był. E, aha, i później zjadłam jeszcze kawałek e, twarożku. Taki miałam ochotę na twaróg po tym wszystkim. Pół godziny później widziałam już ten szczypiorek, który dodałam do twarożku wyleciał drugą stroną. Więc to jest ekspres. To jest pompa, która po prostu ma duże ciśnienie. E, więc jeżeli chcecie doświadczyć tego, co wiesz, Bicka, kamale sobie możecie kupić e, w internetach, na Allegro. Uwierzcie, mi nie musicie kupować 250 gramowego opakowania. Wystarczy Wam dosłownie 50, bo jak weźmiecie sobie 12, to zadziała jak ten kret na, na te rury. Zatkane. Będzie czysto. I od jutra można zacząć czystą michę. Mimo wszystko, pamiętajcie, że bez względu na to, co się dzieje, warto dbać o swój organizm i warto dbać o dietę. No dobra, to lecimy dalej z pytaniami. Jak wygląda dzień życia wieżbickiej? Ehm, ja nie wiem, czy wy chcecie wiedzieć, jak wygląda dzień życia i Jutro będzie świetne, samo patrzycie. <laughs> e, dobra, jeszcze do tej Kamali. E, jak jest stosowane Kamala? Więc tak, zalecenie bez względu na wagę, właściwie to jest 112 gramów. Nie znalazłam e, informacji o tym, że można podać więcej. Trzeba to rozmieszać z jakimś dżemem albo z miodem. Niektórzy mówią o zaparzaniu, ale ja słyszałam, że równie dobrze można wziąć ten suchy proszek, rozmieszać z miodem albo z dżemem e, i przyjąć na przykład w trzech dawkach najlepiej w ciągu pół godziny do godziny. Wtedy będzie jedna szybka akcja, i czyszczenie do wieczora. Nie wiem, jak noc, ale może jutro Wam powiem. E, no dobra, jak wygląda dzień życia Wierzbickiej? Tego chyba nie chcecie wiedzieć. I ja myślę, że to nie jest coś, co jest e, godne naśladowania, bo e, jaki jest temat live'a, Q&A, czyli odpowiadamy sobie na pytania, które zostały zadane. E, Absolutnie nie powinniście brać przykładu ze mnie, bo jak zapytałam się was, e, ktoś pewnie z was tam odpowiedział, jak spędziliście ten tydzień, który minął, to niektórzy powiedzieli, że zbliżyli się do męża, e, że z dziećmi odrabiali lekcje, że graliście w planszówki, że zdążyliście się prawie że rozwieść. Niektóre osoby powiedziały, że mężczyźni to już wracają do lizania klamek, żeby się tylko z domu ewakuować. E, no, no, różnie, tak? I mm, no i co, ja tak nie mam. No, ja sobie zdaję sprawę, że na przykład zupełnie inaczej wygląda życie osoby, która ma tak zwany home office, inaczej wygląda życie osoby, która poszła na tak zwane postojowe, inaczej wygląda życie osoby, która mm, gdzieś tam pracuje na przykład i pracuje od do, a zupełnie inaczej wygląda. Życie osoby, która prowadzi swoją firmę, e, więc absolutnie myślę, że tutaj pytanie o to, jak wygląda dzień z mojego życia, e, nie będzie dla Was e, niczym motywującym i ciężko czerpać ze mnie przykład, no bo, e, no bo jak, nie? Wiadomo, że jeżeli ja mam firmę, a moi pracownicy są na tak zwanym home office, czy pracownik na przykład jest na opiekuńczym, no bo zajmuje się dzieckiem, bo wiecie jak jest, Wy też się zajmujecie, to ja przejmuję pracę swoją plus innych osób. I de facto mam takie poczucie, że ostatnimi czasy to ja tylko pracuję i nic więcej nie robię. Wstaję rano, siadam do komputera i pracuję i tak wygląda mój czas. W międzyczasie staram się dla Was też fajne treści tworzyć, w międzyczasie przecież stworzyłam dla Was też e-booka, e, jak poprawić odporność. On jest też dostępny na naszej stronie Iwen Dieta. Cały czas mam też kontakt z moimi programistami, no bo cały czas rozwijamy te nasze aplikacje mobilne, systemy i tak dalej, i ja bym nie chciała, żeby mm, przez to, co się wydarzyło, e, żebyśmy to przerwali, bo uważam, że to jest praca ważna i e, uważam, że wszystko na świecie jest ze sobą powiązane i, i no i tak, no i tak wygląda mój dzień. No to co. Czym ja się tutaj będę chwalić, nie? Padło też pytanie, jak wygląda obecnie moja aktywność fizyczna. No to, to co się będę chwalić? No dupę mam po prostu jak naleśnik tak płaską. No. Nie bierzcie ze mnie przykładu, kompletnie po prostu nie bierzcie, bo no, myślę, że osoba, która ma swoją własną działalność, wie jak to jest, jak to jest ciężko wszystko ze sobą pogodzić, E, o, właśnie, od, od, odzywa się ktoś. Ja też mam dwa razy więcej pracy i w biurze z klientami. No dokładnie, ja mam wrażenie, że mam trzy razy więcej pracy. Muszę się jeszcze bardziej organizować i robię to, co robiłam do tej pory, plus jeszcze inne rzeczy. Z trudem mi jest, ciężko mi jest naprawdę znaleźć czas na to, żeby odrabiać lekcje z moim dzieckiem. To te obowiązki przejął mój mąż, e, więc to jest naprawdę ciężko. A w sumie to się zastanawiam, czy zapłacą nam za etat nauczyciela. Fajnie by było, jakby coś tam dorzucili. No dobra, lecimy dalej. Pytanie kolejne było: hmm, Bylica roczna, jak ją stosować? To było pytanie e, dotyczące tego, co powiedziałam na temat e, obecnie panującego nam e, króla, korony. E, to pytanie dotyczy bylicy rocznej, która jest w aplikacji. W aplikacji macie taką poradę, jak walczyć z infekcjami. To jest w ogóle fajna porada, jeśli chodzi o grypę, o wirusy, o bakterie, a nawet kandidę, czy jakieś zatrucia. Naprawdę to jest bardzo, bardzo pomocny post, bo tam są też wymienione inne zioła, więc ja w swojej praktyce dietetyka klinicznego często również polecam te zioła. Jeżeli wcześniej, tak jak powiedzieliśmy sobie o jelitach, pojawiły się jakieś problemy, to również te zioła można wykorzystać. I, i jaką dawkę bylicy to pytanie jest trudne, bo e, jeśli chodzi o dawkowanie, to dawkowanie zawsze musi być dobrane. No, Belica jest ziołem i uff, trzeba to dopasować do siebie. No, ja mówiłam, że mm, ja wykorzystuję tą belicę końską, to jest sproszkowane zioło, które jest e, po prostu sklejone w tabletkę. E, I jak jechałam do Kenii, gdzie się zabezpieczałam przed malarią, brałam trzy tabletki w ciągu dnia. Tak, można brać dwie. Ale też pamiętajcie o tym, że to wszystko zależy, czy wy macie bylicę, bylicę jednoroczną, bo tu chodzi o jednoroczną, czy wy macie artemizynę, czyli substancję czynną wyciągniętą z bylicy. Więc tutaj radziłabym również zapoznać się z zaleceniami producenta i to, co producent hmm, polecił. Natomiast, jeżeli szukacie tak, jakiegoś takiego mm, dawkowania, wiecie, że coś chcecie tak indywidualnie do siebie, to pamiętajcie o tym, że zawsze to trzeba zestawić z innymi suplementami, które przyjmujecie. Ja się boję tak powiedzieć tutaj, słuchajcie, weźcie sobie tyle, bo każdy jest inny i dla kogoś tyle, a dla kogoś innego tyle. No bo czasami trzeba to być do wagi. No zupełnie inaczej będzie wyglądać to za pewną osobę, która waży 40 kg. A zupełnie inaczej u osoby, która waży 70. No, tak jak powiedziałam, to jest zioło, więc nie zawsze może być stosowany długi okres czasu, dlatego ja sobie takie preparaty zostawiam. E, zabezpieczone one sobie leżą takie suche mogą mieć długi um, długi czas przechowywania. Ja stosuję wtedy, kiedy pojawia się infekcja, tak na co dzień po prostu dbam o swoją odporność organizmu i nie stosuję czegoś na wszelki wypadek, bo z doświadczenia kiedyś cierpiałam na niedoczynność tarczycy, to stosowanie na wszelki wypadek mi się nigdy nie sprawdzało, co oznaczało, że ja, wiecie, ściągałam sobie różne cudowne suplementy ze Stanów Zjednoczonych, jakieś takie transminerały full fulwowy, no, no, no mnóstwo tego było i chorowałam tydzień w tydzień niemalże, po czym się okazało, że mam niedoczynność tarczycy i tak de facto chorowałam głównie dlatego, że miałam niedoczynność tarczycy. I z niedoczynności tarczycy wyciągnęłam się siebie sama, ale to tak jak mówię, no ja sobie dopasowałam dawkowanie, a Wam polecam jednak, żebyście skorzystali z konsultacji, żeby to dawkowanie było dobrane indywidualnie. Ja siebie wyciągnęłam e, jodem, i też gdzieś tutaj jest jakiś film taki na ten temat, na temat płynu Lugola, na temat jodoralu i na temat protokołu jodowego, i uważam, że w niektórych sytuacjach one są naprawdę mega, mega skuteczne. Ok, kolejne pytanie pojawia się um, żarówka ze światłem czerwonym, gdzie kupić? No to ja myślę, że tu chodziło o to właśnie światło czerwone, które ja polecam. Pamiętajcie, że takie światło, takie wiecie, jak tu teraz, teraz się świeci, to są tak zwane światła ledowe. Mówi się o tym, że światła ledowe są bardzo toksyczne dla naszego organizmu, hmm, dlatego że one, no to nie jest dobre, co ja robię teraz. Ja powinnam tutaj siedzieć w okularach takich żółtych. Zaraz Wam je pokażę zresztą. One sobie gdzieś tu leżą. Zobaczcie. Powinnam w ten sposób prowadzić li live'a, czyli powinnam być w okularach, które mają takie żółte szkiełka i te okulary blokują w tym momencie wpadające niebieskie światło. Niebieskie światło, które wpada nam do oka, tak, oddziałuje na przysadkę mózgową. O tej porze to nie jest dobre, że tak się dzieje, dlatego że to zaburza produkcję melatoniny. I to jest też bardzo ważny temat, jak często o tym powiedziałam, że zaglądanie wieczorem w telefon, w komputer, w telewizor, siedzenie przy ledach powoduje, że ciężko nam się śpi, a jeżeli śpimy, to istnieje ryzyko, że nie będzie się w właściwy sposób wydzielać melatonina. A wiemy, że melatonina jest jednym z najsilniejszych. Antoksydantów, najsilniejszych antykancerogenów, czyli można powiedzieć, że na odporność naszego organizmu, na wydolność mechanizmów e, naszych detoksykacyjnych, naprawczych, ma wpływ to, co my robimy. Czyli właśnie okulary, czyli blokowanie światła czerwonego w urządzeniach, niekorzystanie z tego typu urządzeń. Idealnie by było, bo teraz tak, e, światło LEDowe produkuje też niebieskie pasmo, ale nie produkuje czerwonego. A nasze oko potrzebuje wieczorem czerwonego. Więc idealnie by było, gdybym ja miała jeszcze tutaj w pokoju włączoną lampkę czerwoną. I to są tak zwane lampki infrared. Taką lampkę kupicie nawet w markecie często za 30-40 zł, no w internecie kosztuje nieco drożej, ale szukajcie sobie lampka na podczerwień, lampka infrared albo IR. Na pewno znajdziecie. To nie musi być jakaś super najdroższa, no troszkę trzeba odsunąć od siebie, bo jeżeli zbliżamy lampkę z czerwonym światłem, to ona działa rozgrzewająco na tkanki, a jeżeli rozgrzewa nam tkanki, to ona służy jako taki regenerator, ale dla organizmu, tak go mobilizuje, tak. A my chcemy, żeby nasz wzrok doświadczył czerwonego światła, czyli takiego ale zachodzącego słońca. To powoduje, że zwiększa się wydzielanie melatoniny i sen jest głębszy a sen jest nam potrzebny do regeneracji organizmu. No to jeżeli ktoś by chciał takie okulary, słuchajcie, to jest jedna taka firma w Polsce, która takie fajne robi, takie ładne. Eyeshield, a s i e l na pewno znajdziecie. I wtedy możecie wykorzystać sobie nasz kupon rabatowy. Iwen oczywiście. E, no dobra, co jeszcze? Jaką wodę polecam do picia? No, powiem wam, że temat jest mega trudny, dlatego że ja jestem tą szczęściarą i w ogóle mogę powiedzieć, że jestem chyba szczęściarą pod wieloma względami, że ja mam wodociągi zaraz za płotem. Jestem drugim domem, który bierze z tych wodociągów wodę. Ja akurat piję wodę bezpośrednio z kranu. Ja nie kupuję wody butelkowanej. Dla mnie, woda butelkowana w plastikowych butelkach to jest dramaturgia, dlatego że to jest plastik, a plastik zawiera toksyczne substancje. No, byłoby idealnie, gdyby. To była taka woda w szklanych butelkach. Może pamiętacie, jak kiedyś była jurajska steropolanka, kupowało się w skrzynkach. Byłoby idealnie, gdybyśmy taką wodę mieli. Często też polecam, żeby sobie montować filtry odwróconej osmozy na kranie i wtedy mamy możliwość filtracji wody z kranu dlatego że wody wodociągowe są dość mocno kontrolowane, w przeciwieństwie do wód butelkowanych, w których potrafi być naprawdę dość dużo wszelkiego rodzaju bakterii, niekoniecznie dla nas korzystnych, ale chyba najgorsza w tym wszystkim jest właśnie te plastiki, bisfenole, a bisfenole udają estrogeny, więc u kobiet mogą przyczynić się do zaburzenia wydzielania estrogenów, w konsekwencji zwiększa się ilość testosteronu, w konsekwencji kobietom, Mogą wypadać włosy, czy mogą się pojawić policystyczne jajniki. I oczywiście nie można powiedzieć, że to jest jedyna przyczyna, e, natomiast współprzyczyna jak najbardziej, bo to nam po prostu dokłada, jeżeli my sobie takich różnych czynników dokładamy. Dobra, kolejne pytanie. W jaki sposób przygotować się do ciąży po poronieniu, jeżeli poronienie było z powodu infekcji bakteryjnej. I ja tutaj, kochani, bardzo często mówię o takich rzeczach, że jeżeli przygotowujemy się do ciąży, jeżeli myślimy nawet w konsekwencji, że ciąża ma być za rok, jeżeli a myślimy w ogóle o swoim zdrowiu, to to, to jest bardzo ważne, żeby, żeby się badać, bo jak wykonuję testy, znaczy nie ja, tak? Oczywiście zlecam. I zlecam takie badanie, które się nazywa GastroOrganics. To jest badanie z moczu, test pośredni dysbiozy jelitowej. I zlecam je po to, żeby zobaczyć, jakie, jakie toksyczne substancje, metabolity znajdują się w krwi obiegu. Jestem czasami przerażona, a to są toksyczne substancje, które się znajdują w krwiobiegu w wyniku procesów, jakie zachodzą w naszych jelitach. I czasami jest to kwas winowy, dearabinitol, kwas benzoesowy. Ehm, no i jest tego trochę, tak? No to teraz jeżeli takie toksyczne substancje pływają w krwiobiegu, to jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, to to dziecko od razu też dostaje te toksyczne substancje jeszcze w łonie matki. Kolejna rzecz, że jeżeli jest dysbioza jelitowa, okazuje się, że dysbioza e, również ma wpływ na florę e, w łonie matki. Kiedyś myśleliśmy, że wody płodowe są zupełnie sterylne, ale nie są. E, I okazuje się, że te kultury bakterii również, e, to jaką jak florę ma kobieta. Będzie miał wpływ w przyszłości dla dziecka, więc to jest bardzo ważne, aby zadbać o swoje ciało, przygotować je do ciąży, pozbyć się przede wszystkim kandidy, pozbyć się pasożytów, bo na przykład gardia przekazana w ciąży może sprawić, że dziecko nie wytwarza przeciwciał. Mam dzieciątko u siebie, która ma dwa lata i jest zakażona gardią, przecież to trzeba stosować na naprawdę ciężkie leki, i tutaj zawsze robimy to ze współpracy z doktorem Ozimkiem, którego serdecznie. Polecam Wam. No dobra, dalej. Co sądzisz o kwasie hialuronowym i niciach? No kochani, słuchajcie, ja mam dla Was taki fajny webinar nagrany, który się nazywa Temat Kobiece. I tam mówię o hormonach, o kwasie hialuronowym, mówię o wypadaniu włosów i tak dalej. Widzę, że pytacie o. Te badania. No ja kiedyś Wam obiecałam i dotrzymam słowa i teraz mi się przypomniało, że obiecałam taki live, nie live, tylko to będzie webinar um, dotyczący diagnostyki przewodu pokarmowego. I tam właśnie będę mówiła o tym, um, o tym właśnie, um, jak zbadać sobie Candidę, co to jest ten gastroorganics, um, um, też o badaniach, które można w genomie wykonać. Także. Pewnie będzie, tylko tak jak powiedziałam, nie, ja się nie spodziewałam takiej sytuacji, jaką mamy teraz, w związku z czym mam więcej pracy i jest mi niezwykle ciężko siąść do tematu, bo to wymaga dwóch, trzech dni, żeby przygotować coś takiego. Więc jeżeli ktoś się interesuje tematem kwasu hialuronowego, to odsyłam właśnie do tego webinarium tematy kobiece. E, czy polecam cynk, jeśli w testach nietolerancji wyszło Wyszła na niego reakcja, no i tutaj mam, powiem Wam, e, taki dysonans trochę, bo nie ma czegoś takiego jak reakcja na cynk. Można mieć e, co najwyżej reakcję na jakieś metale, na przykład na nikiel, na kobalt e, i na cynk. Nie, no nie ma takich testów nawet, nietol nietolerancji, jeśli chodzi o cynk, więc nie wiem, czego dotyczyło tutaj pytanie. E, nietolerancje pokarmowe to są nietolerancje i nie mają nic związanego z minerałami. Można mieć alergię na metal, ale to jest wtedy nikiel, to jest na przykład srebro, to jest złoto, to jest tytan i tak dalej. Kolejne pytanie, jakie książki polecam na temat dietetyki? No kochani, ja Wam kiedyś pokazywałam moją biblioteczkę, zresztą tam trochę z tyłu widzicie, a nade mną tutaj są w ogóle dwa pełne regały i już się przepełniają. Wszystko, co najciekawsze, jeśli chodzi o dietetykę, wrzucam Wam do naszej aplikacji mobilnej Iwen Dieta. To jest dział dietetyczny, który jest tak obszerny, że jestem przekonana, że do końca tej panującej na epidemii nie zdążycie wszystkiego przeczytać, co jest w aplikacji, dlatego, że tam jest w tym momencie 260 porad dietetycznych 500 haseł ABC i macie zakładkę z dietami Paleo, Samurai, 10 zasad. W każdej z nich są inne wiadomości Dietetyczne. Dalej. Eee, czy lubię gotować obiady i czy jest szansa, żebym pokazała, co gotuję? Otóż znowu Was zaskoczę, nie za bardzo przepadam za gotowaniem. Ja mam takie zrywy. Mam swoją ziemiankę, tą podziemną, widzieliście taką, spiżarenkę. I na przykład, jeżeli mam swoje tam przetwory, swoje warzywa z ogródka, to czasami taki po prostu mam zryw i coś zrobię do tych słoików, czy pójdę na grzyby i później je zrobię do słoików. Natomiast nie za bardzo lubię gotować, ale prawda jest taka, że ja też mam kochaną teściową, która nam obiady gotuje, i moja mama. Więc ja jestem bardzo bogata, zasilana przez tego typu produkty. Jak już mam coś ugotować, to jest to niezwykle prosta rzecz. Czyli wkładam na przykład żeberka i warzywa do Wolnowaru, albo wkładam schab do Wolnowaru, albo biorę karczek i kładę go na elektryczną grillownicę. I to jest całe moje gotowanie. A śniadanie to są jajka albo parówki, więc jestem mega monotematyczna w tym temacie. Jak pozbyć się lęków? To jest kolejne pytanie. Kochani, jest bardzo prosty sposób na to: wyłączyć telewizję, wyłączyć internet i nie rozmawiać z ludźmi, którzy przyszli po to, żeby nas postraszyć. Słuchajcie w swoje serce. Bardzo Wam polecam medytację. To jest niesamowita siła. Polecam Wam też metodę Wim Hofa. Zresztą tam na, na tym story pokazałam. A metoda Wim jest bardzo skuteczna. Polecam Wam Klaudię Pingot, która również ma swoje medytacje. Polecam Wam aplikację Intu, to jest też mm, do medytacji. E, i ja dodatkowo jeszcze e, mam taką metodę, że słucham sobie relaksacyjnej muzyki albo słucham muzyki z moich lat młodości. To są CC Catch, Samantha Fox. Lambada, Backstreet Boys i tego typu, no i się świetnie przy tym bawię. A powiem Wam, że śmiech, odwrócenie uwagi jest najlepsze, jeśli chodzi o stany lękowe. Natomiast jeżeli mówimy już o takich chorobowych stanach, to tutaj absolutnie pomoc ze strony psychologa to jest też bardzo, bardzo ważne. Co jeszcze? Czy da się wyjść z haszmoty reumatoidalnego zapalenia stawów? No podobno tak. Zresztą znam takie osoby, które pod wpływem zastosowania diety, e, zmiany stylu życia, bo pamiętajcie, że bez zmiany stylu życia dieta raczej nie zadziała, nie, przynajmniej nie na e, długi okres czasu. Więc tak, znam takie osoby. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów e, bardzo ważne jest mm, sprawdzenie, czy nie ma pacierkowca, e, ale również e, no, usunięcie produktów typu agresywne, lektyny, czyli pomidor, ziemniak. E, no, tutaj zapraszam Was do konsultacji z nami, bo możecie się chociaż na jedną poradę umówić, po to, żeby po prostu zadać pytania. Czasami tak jest, że ktoś do nas dzwoni i po prostu ma całą listę pytań, bo chciał tylko dopytać coś odnośnie siebie osobiście. E, czy puchnięcie palców w dłoni i swędzenie to początek e, stanu zapalnego stawów? E, tak i nie. Rzeczywiście puchnięcie może oznaczać dne moczanowe, gromadzenie się kwasu moczowego, może się oznaczać odkładanie szczawianów, może oznaczać stan zapalny stawu, ale stan zapalny stawów może wynikać z niedoczynności tarczycy, z pasożytów, z jakichś nietolerancji pokarmowych. Natomiast spędzenie jest to często kwestia histaminy. Tutaj temat histaminy macie bardzo dokładnie omówiony w wykładzie, który Wam polecałam. Alergie i nietolerancje pokarmowe. Ten wykład jest na stronie iwendieta.pl w zakładce filmy. I przypominam Wam, że na wszystko przecież na naszej stronie jest wciąż rabat. 40% rabatu, kochani, jeżeli wpiszecie hashtag. 40% na wszystko. Więc to się opyla jak nie wiem co. Macie te 40% i na aplikacje, na przykład na cały rok, i na film właśnie Alergie i nietolerancje pokarmowe, gdzie kompleksowo omawiam alergie, a przecież 50% społeczeństwa to alergicy, gdzie mówię o alergiach krzyżowych, jak sobie ulżyć, jak wejść w sezon pylenia z mniejszymi objawami, jak sobie pomóc przy e, histaminie. Ten film jest dość długi, to jest 6 godzin albo troszkę ponad to, więc korzystajcie z e-booków, e-booki dotyczącej sułinoporności, Hashimoto, poprawienia odporności. Na to wszystko macie jeszcze dzisiaj i jutro. Te 40% rabatu. Pamiętajcie, że nie jestem w stanie na live odpowiedzieć na każde pytanie. To jest tylko tak liźnięcie tematu, żebyście wiedzieli, gdzie szukać i że jest na to sposób czy nadzieja. Hmm, czy wskazane jest jedzenie codziennie jajek? No, takie nie, no. Jajko jest takim produktem, który zawiera wszystko, tak? Od jajka zaczyna się życie. Żółtko jest bardzo, bardzo wartościowym składnikiem. Żółtko jest luteina, która poprawia wzrok. Są antyoksydanty, jest cholesterol, który jest też antyoksydantem, ale poprawia pamięć, wpływa na stan skóry, wpływa na wzrok, wpływa na przewodnictwo nerwowe. I teraz, jeżeli ktoś nie ma nietolerancji, nie ma żadnych dolegliwości, um, ma świetnej jakości jajka, to czemu nie? ale są osoby, które się po prostu źle czują po jajkach i będą to czuły i często nawet jeżeli będą jadły raz na jakiś czas, nie będzie to dobrym pomysłem. Ja jestem, tak jak powiedziałam, monotematyczna I moja, moje śniadanie składają się albo z jajek, albo z parówek i ja nie mam żadnych problemów, żeby jeść to codziennie. To tak samo jak codziennie obiad wygląda podobnie jest to kawałek mięsa po prostu i czasami jakieś warzywa. Dalej, walka z łuszczycą. O, m, ciekawy temat, bo łuszczyca, wiecie, ja uważam, że w ogóle wszystko to jest taka podstawa m, podstawą jest diagnostyka. Są osoby, które poprawią styl życia, wysypiają się e, i już jest lepiej, a u innych się okazuje, że powodem łuszczycy są pasożyty, które czasami naprawdę jest ciężko zdiagnozować. Jeżeli wam lekarz mówi, że nic nie ma, Udajcie się do doktora Ozimka do Warszawy. Um, łuszczyca może być też spowodowana um, jakimś atopowym zapaleniem skóry, nietolerancją, alergią. Jest tak dużo czynników, że najpierw trzeba zacząć od porządnej diagnostyki, żeby można było coś więcej na ten temat powiedzieć poszukać takich, wiecie, punktów zaczepienia, co możemy w danej udanej osobie poprawić. E, kolejna, e, kolejna kolejne pytanie. Anemia, a wypadanie włosów. Um... Była suplementacja żelazem, było lepiej, a później było znowu to samo. Pamiętajcie, że żelazo w Waszym organizmie ucieka z powodu stanów zapalnych, z powodu pasożytów, złego stanu jelit, złego wchłaniania, a złe wchłanianie to może być gardia, to może być glizda, to może być tasiemiec, to mogą być choroby przewlekłe, bo bardzo często w Hashimoto na przykład zauważamy, że mamy obniżony poziom żelaza i obniżony poziom ferytyny, więc uważam, że trzeba zrobić porządek ze stanami zapalnymi, bo jeżeli ktoś ma jakiś Niedobór, to nie ma go, bo po prostu go nie ma i teraz będzie sobie suplementować, już będzie wszystko super. Bo jeżeli nie usuwasz pierwotnej przyczyny, to tak na dobrą sprawę nic nie usuwasz. Czyli musisz zacząć od samego początku. E, padają też tutaj widzę pytania takie na przykład, co sądzę o kurkumie i oleju lnianym. Kochani, to nie jest. Tak, że jest jeden suplement dla wszystkich i w ogóle wszystkim wszystko pomoże. I ciężko jest mi powiedzieć, co ja sądzę o kurkumie czy oleju lnianym, bo w niektórych sytuacjach świetnie zadziała, ale to zależy po co i na co stosujemy. Jeżeli ktoś Wam kiedyś powiedział, że jest jakiś suplement i on jest absolutnie najlepszy i wszyscy go powinni stosować, to oszukał Was. Nie ma czegoś takiego. Trzeba wiedzieć. Na co chcecie coś konkretnego zastosować i co chcecie osiągnąć? Nie ma suplementu e, takiego, który jest na wszystko, jest w ogóle cudowny i dla wszystkich zadziała, bo w przeciwnym wypadku Nobla by za to dostali. Um, czy jajka mogą spowolnić metabolik przy grupie krwi A? Ja mam grupę krwi A nie toleruje za bardzo zbóż niestety i nie ma czegoś takiego jak spowolniony metabolizm jeżeli macie poczucie, że spowalnia Wam metabolizm to co, że za rzadko kupę robicie no to jak za rzadko robicie kupę, to kwestia może być kwestia może być na przykład złej konwersji hormonów tarczycy bo jeżeli tarczyca hormony tarczycy z T4 nie konwertują do T3 to rzeczywiście to wypróżnienie może być rzadsze tak, może być, już spotkałam się na przykład z tym, że ktoś miał zaparcia, bo ja to warzywa, jak przestałam jeździć warzywa na dietę karnivore, to nagle kupa szła. Więc jeżeli myślimy, że wolny metabolizm to jest kupa, to nie. Jeżeli myślimy, że wolny metabolizm to jest to, że nie mogę schudnąć, to też nie, bo możesz nie schudnąć, bo masz stan zapalny, czy możesz nie schudnąć, bo masz insulinooporność. Czy niedoczynność tarczycy, czy jakieś nietolerancje pokarmowe, czy dysbiozę jelitową, tak? Więc nie ma czegoś takiego jak wolny metabolizm po prostu nie ma. Bo, bo niby jak mielibyśmy go określić. E, o czym świadczą. Ojejku, miklo, nie przysen. To nie wiem, co to znaczy. Czy drożdże piwne pomagają na odporność? Nie. Bo niby jak miałby pomóc, no to ewentualnie są witaminy z grupy B, ale nie każdy musi suplementować witaminy z grupy B. Jednym one pomogą, innym nie. Podkreślam, że zawsze trzeba wiedzieć, na co coś chcecie zastosować. Dobra, kochani, będziemy kończyć, bo ostatecznie live wyszedł nam godzinę i zaraz nam Instagram tutaj zakończy tą transmisję, niestety. Um. Dziękuję bardzo za ciepłe słowa dotyczące mojej osoby jako Encyklopedii Wiedzy. Pamiętajcie, że w tej aplikacji Iven Dieta macie dokładnie Tą wiedzę, którą ja mam. Tam macie ją podaną w pigułce, w przystępny sposób. Ja się co jakiś czas postaram z Wami łączyć tutaj na live. Postaram się też dla Was co jakiś czas nagrać miłe story, żeby Was tak kopnąć w tyłek i powiedzieć, będzie dobrze i po prostu popatrzcie w tą jasną stronę i szukajcie tych pozytywów. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne. Miłość, wdzięczność, dobre uczucie, taka, takie odczucie takiego. Mm, to jest coś, czego potrzebuje świat w tym momencie, a nie żałoby narodowej, nie żalu, nie smutku i tak dalej. Kochani, pamiętajcie o naszym kuponie rabatowym 40 na wszystko. Macie aplikację, możecie sobie kupić cały abonament na rok, możecie kupić nasze fantastyczne e-booki na temat odporności, insulinooporności, czy Hashimoto, czy na przykład jeść świadomie. No ale też pamiętajcie o tym, że jeżeli głowa nie bardzo, no to macie fajny taki film z wykładu, psychodietetyka się nazywa. A jak macie alergię, a wierzę, że są tu takie osoby, no przecież 50% alergików, no to bierzcie sobie ten film Alergię i nietolerancję pokarmowej. Ja się z Wami żegnam, zrobiła się 21. Czas jeszcze zasilić toaletę. No, i uciekam spać tak samo jak wy. Pa, kochani!